Gleba, przed Gromdą 10, jubileuszowa gala, no a ty, autor najszybszego nokautu, jeśli chodzi o tą organizację, no to tak powiem szczerze, wyśrubowałeś ten rekord. No tak, udało się, fajnie, ciężka praca, popłaca, fajnie weszło, dokręciłem cios, z trenerem Kamilem Gorządem robiłem to przed Gromdą 8, no i jutro też będą tego efekty. Gromda 10, jubileuszowa gala, podczas której też będziesz jednym tutaj z głównych jej uczestników. Jak w ogóle samopoczucie przed tym jutrzejszym występem? Widzę, że tak spokój duży chyba, emocje opanowane? Tak, spokój duży, bo ciężko przepracowałem okres treningowy. Jestem od półtora roku w mocnym treningu. No i co, no, wchodzę, robię swoje, tak? I to jest moja praca. To jest twoja praca. Różne konflikty gdzieś tam się też pojawiały przy okazji tych gal. Tutaj też wiemy, że między tobą a Don Diego jakieś były nieporozumienia. Wyjaśniliście to sobie tutaj? Bo krążą plotki, że jednak coś się wyjaśniło. No co, no krążą plotki, ale no, Don Diego, nie wiem, co na ważeniu powiedział, że damskie się nie liczą, skoro wyjaśniliśmy sobie wszystko, tak? W pokoju, w cztery oczy, bo tak jak mówiłem, że trzeba wyjaśniać w cztery oczy. Ja go szanuję jako sportowca, przyznał mi rację z kilkoma rzeczami, tak? No i wyjaśniliśmy sobie, wszystko było ok, ale tu powiedział, że damskie się nie liczą w jego kierunku ode mnie, także... Nic nie zostało wyjaśnione ostatecznie. No nie wiem, zapytam go się później, nie będę tu się pchał medialnie, nic zrobił, bo to nie ma sensu. Ja nie jestem takim człowiekiem, ale no, nie mogę spatrzeć z boku cały czas, że ktoś robi coś, a ja mam siedzieć cicho, tak? Jestem zawodnikiem takim, który może coś powiedzieć, ja mam wartości, wszyscy mnie szanują, wszyscy mnie znają, wiedzą, że ja jestem normalny i mogę chyba coś w końcu powiedzieć, tak? Możesz coś powiedzieć, to jest oczywista sprawa. Też troszeczkę gdzieś taka sytuacja zaistniała, że to chyba też związane jest z Don Diego, że tutaj gdzieś tam kiedyś pojawiły się takie słowa, padły takie słowa, że będziesz mógł z nim zawalczyć, ewentualnie jak wygrasz turniej. No to teraz stąd jakieś dla ciebie wyzwanie. No tak, bo kiedyś tam na relację wrzucił, że z Torunia to nawet z Tadeuszem Rydzykiem mógłby walczyć, bo chyba wszyscy go znają, a o mnie zapomniał, napisałem do niego chyba jeszcze ze mną, nie? No i tak wyszło, że dwóch z Torunia pokonał, trzeci ja jestem, mam nadzieję, że kiedyś do tej walki dojdzie i tylko sportowo do tego podchodzę, nie inaczej, nie cisnę go, nie nic, po prostu, no i sobie wyjaśniłem dzisiaj z nim to, a on jakieś teksty tu rzuca głupie, także odpowie kiedyś może za to w ringu, także ja nie będę tu się z nim przepychał, ani nic wyzywał, ja go szanuję i tyle. Jeśli chodzi o rywala, z którym przyjdziecie się teraz zmierzyć, jeśli chodzi o te emocje podczas tego spotkania, tego face to face, nie były jakieś takie ogromne? No nie, no bo jutro będzie w ringu dynamit. Będzie dynamit. Czujesz się rzeczywiście tak bardzo dobrze, dynamicznie przygotowany? Ja czuję się bardzo dobrze. Jest ze mną trener Kamil Gorząd, także miałem świetne przygotowania i to jutro wisienka na torcie. Tak jak patrzysz na tą organizację, patrzysz na to, co się dzieje podczas ważenia, tam Popek, no dość pikantnie jest, jeśli chodzi o w ogóle o Gromdę, to wszystko też ci się podoba? No tak, podoba mi się, niech się rozwija to, niech się rozwija, niech my będziemy więcej zarabiać, tak, i no i niech te friki też zejdą na bok, bo tam walczą za taką kasę, że człowiek nigdy w życiu o takich kwotach nie usłyszał, ile oni zarabiają i to trochę denerwuje, ale jak ludzie chcą to oglądać, jak oglądają. No właśnie, wy tutaj walczycie na gołe pięści, to rzeczywiście też jest kosztowne, jeśli chodzi o zdrowie. Takie właśnie występy, to mówi, że to przebrzmiewa trochę, jeśli chodzi o twoją wypowiedź. Jest to trochę irytujące, że ktoś tak wchodzi w to takich walk i zarabia takie pieniądze, a wy tu jednak aż jeszcze takich stawek to nie macie. No tak, no ale... A co mam powiedzieć, no tu jest dobrze, każdy ma swoje rozmowy z prezesem, gdyby było źle, by mnie tu nie było i tyle, tak? Jest dobrze, zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Zestawienie tego turnieju, zestawienie tej gali chyba faktycznie takie, które no, jest jednym z mocniejszych i takich bardziej efektownych, jeśli chodzi o Gromdę. Też tak to oceniasz? Turnieju, tak? Turnieju. No tak, no ja zrobię robotę, mam nadzieję, że... Wszyscy to mówicie, że zrobicie robotę. Ciężkie wyzwania jutro. No to zobaczymy, no zobaczymy. Ja jestem tu dobrze przygotowany. Jak będzie szczęście i nic się nie stanie z moimi łapami, to przyjechałem tu po zwycięstwo. Taka historia, jaka się tobie przytrafiła, ten knockout taki błyskawiczny, taki niezwykle efektowny, to gdzieś tam chyba dodatkowo jeszcze buduje i motywację i tak podbudowuje człowieka, że coś takiego się udało zrobić. No tak, no bo wróciłem, tak, do Gromdy po Gromdzie 5. No wczoraj widziałem się z Adamem Kownackim, mówił, że w Stanach odbiło się szerokim echem ten mój knockout i no fajnie, fajnie. Proszę, czyli już w świecie jest znana ta twoja akcja. No tak, no fajnie, cieszę się, bo trenowałem to z trenerem na tarczy przed Gromdą 8. Także tak jak mówiłem. Jutro zamierzasz to powtórzyć? No, zamierzam, ale skupiam się na tym, żeby wygrywać każdą walkę po kolei.
to czekamy w takim razie ten twój występ. Nie mówię, że od razu musi być poprawienie rekordu, jeśli chodzi o ten knockout, ale niech to będzie równie efektowny i wciągający jak te twoje walki dotychczasowe. Dziękuję bardzo. Dziękuję.